Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Joanna Kukier. Dziś przychodzimy w imieniu Fundacji Wolności razem z Marleną. Zaraz Marlenia odda mikrofon i przeprowadzi taki wykład. Ale słowem wstępu powiem, czym zajmuje się Fundacja Wolności. Może ktoś z Państwa kojarzy? No to świetnie, że przyszliśmy, bo mamy okazję się Państwu przedstawić. My też się bardzo cieszymy, że możemy się tu spotkać w tak miłym i doborowym towarzystwie. Fundacja Wolności jest fundacją watchdogową. Co to znaczy? Jest to fundacja, która patrzy władzom lokalnym na ręce, jak wydają pieniądze publiczne. Jest to fundacja, której misją jest społeczna kontrola przestrzegania prawa oraz dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej. W ramach naszych działań prowadzimy taki projekt pod tytułem W naszym interesie. Jest to projekt skierowany dla seniorów. Państwa koledzy z różnych organizacji i instytucji spotykają się z nami podczas tak zwanych spotkań roboczych i planujemy różne aktywności w imieniu lokalnych społeczności na rzecz miasta. I w ramach projektu na przykład przeprowadziliśmy podczas targów lub senior taką ankietę o tym, jak czują się seniorzy w naszym mieście. I to jest ankieta stworzona przez seniorów dla seniorów. Aktualnie analizujemy wyniki i przedstawimy je władzom miasta, żeby władze miasta miały świadomość, jak seniorzy w mieście się czują, jakie są potrzeby lub jakie są braki. W naszej fundacji mogą Państwo skorzystać z porad prawnych, które odbywają się w poniedziałki i wtorki od godziny 15 do godziny 18. Można zadzwonić się umówić, można po prostu przyjść prosto, że tak powiem, z ulicy, a mieścimy się przy krakowskim przedmieściu, zaraz naprzeciwko tej małej fontanny na Wróblewskiego, naprzeciwko Koziołka, więc łatwo nam znaleźć. Blisko mamy do władz miasta, żeby lepiej monitorować ich działania. A teraz pozwolę sobie oddać głos Marlenie, która jest psychologiem i która opowie nam dzisiaj o tym, jak zachować, jak dbać o swoją aktywność i jak dbać o tą aktywność obywatelską. Dziękuję bardzo. Dziękuję Jasi za przedstawienie. Dziękuję Państwu niesamowicie za taką obecność i frekwencję, bo to się nam aż tak chyba nie często zdarza. Także gratuluję, że Państwo poświęcicie dla nas te 55 minut, bo wiem, że o 13 macie już kolejne zobowiązania, więc my się na pewno wyrobimy. Jeżeli chodzi o aktywność obywatelską, jeżeli chodzi o aktywność seniorów, może ona być realizowana co najmniej w kilkunastu aspektach. A mianowicie o tym, o czym wcześniej wspomniała Asia, to znaczy wszyscy możemy mówić o tym, że coś nam się w mieście nie podoba. Możemy brać udział w różnych grupach roboczych, tak jak było też wcześniej wspomniane, i realizować pewne elementy związane właśnie z tym, co nam się nie podoba, jak możemy coś zmienić, jak się możemy do tego przyczynić. Ja uważam, że osoby z doświadczeniem, czyli tacy Państwo właśnie, jak Państwo, że macie tyle różnych już doświadczeń życiowych, tyle rzeczy widzieliście, tyle rzeczy słyszeliście, na pewno gdyby wiele osób Państwa wcześniej posłuchało, nie doszłoby do pewnych dziwnych rzeczy. A mianowicie, jesteście czasem, bywacie Państwo na Placu Wolności? Bywacie, prawda? A przypomnijmy sobie sierpień. I jak czekamy sobie na autobus w kierunku Racławickich, to co tam się dzieje? Ciasno, ale co jeszcze jest tam najgorsze? Nie ma usiąść. Nie ma gdzie usiąść, nie ma żadnego. Nie ma przykrycia głowy żadnej. O właśnie. Wiaty nie ma. O właśnie. Wszystko nie ma. Tam nie ma na Placu Wolności, gdzie postawić wiaty. Na co dzień nie jest. Ale na 3 maja tutaj nie jestem, można postawić.
gdzie 3 maja, gdzie wiem, gdzie jest zrobione. Zobaczcie, zobaczcie, ile fantastycznych już pomysłów i sprzeciwów, co można zrobić, ale zobaczcie, nie musimy tego zostawiać tak po prostu. Ja z moich doświadczeń wiem to, że można się tam rozpuścić, tak? Po prostu wtedy się człowiek czuje, że jest z cukru i jednak się cały rozpływa. A znowu w zimie zamarznąć, tak? Przyczyną może być to, że tam nie ma rzeczywiście jakiejś wiaty, ale tam też nie ma za bardzo roślinności, tak? Za którą moglibyśmy się gdzieś schować. No i co kolejne, jak sobie tutaj miasto planuje, na przykład jak się rozprawić z alejami racławickimi? Co tam, jakie są plany? Jakie były plany? Wyciąć drzewa. Dokładnie, wyciąć drzewa. Chodzimy czasem tamtędy, tamtą drogą. Ja też często chodzę. Często chodzę i widzę, co tam się dzieje. Rzeczywiście może tam dochodzić do wielu różnych dziwnych rzeczy, bo jak bez tych drzew, no to my też się przed tym słonkiem niestety nie schowamy. Ale zobaczcie, wystarczy na przykład skonsultować się w sposób właśnie taki społeczny, tak? To już jest aktywność obywatelska, aktywność związana właśnie z tym, że my coś możemy robić. Jeszcze się tak dokładnie nie przedstawiłam. Jestem Marlena Stradomska, pracuję na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Przede wszystkim, gdzie jestem wykładowcą, uczę różnych studentów, myślę, że z różnych kierunków, więc gdzieś tam cały czas ich widzę i oni też różne rzeczy zgłaszają, tak? Więc tutaj każdy gdzieś tam ma swoje przemyślenia i właśnie ta aktywność obywatelska na tym powinna polegać, żebyśmy też mieli taką władzę nad tym, żeby właśnie tym takim władzom miejskim, tak, którzy gdzieś tam decydują w różnych kwestiach, żeby oni po prostu o tym wiedzieli, że coś może nam się po prostu też nie podobać. Ale też aktywizacja jest to sprawowanie tego, że jest to pewna grupa, tak, grupa osób, której nie wszystko się musi podobać. A jak wiemy, że w grupie jednak jest ta siła, tak? Możemy wspólnie poprzez podpisywanie różnych dokumentów, petycji do innych zrobić coś dobrego dla innych. Widzimy mniej więcej, jak to wygląda, bo tutaj właśnie pokazuję takie typowo teoretyczne rzeczy dotyczące aktywności, aktywizacji. Drodzy Państwo, dzisiaj też chciałabym powiedzieć o tym, jak to jest z tym czasem. Czasem, to znaczy tym, co nam ucieka każdego dnia. Niby doba ile ma godzin? 24. Co najmniej kilka odpada nam na rzeczy takie przyziemne, typu jedzenie, tak? Typu spanie, więc tego czasu nie ma dużo, ale o tym powiem na koniec, jako taka wisienka na torcie, ponieważ to wszystko jest wytłumaczone właśnie przez procesy poznawcze i bardzo ciekawie można to do tego też podejść. Teraz pytanie, czy istnieje coś takiego jak starość? Istnieje czy nie? Nie istnieje. A można być osobą starszą, ale aktywną, czy nie? A można być osobą starszą, ale z większym wigorem od młodych? Coraz częściej niestety, albo stety, bo to w zależności od zdrowie najgorsze. Oczywiście, zdrowie tak, bo tutaj te procesy, ale to pocieszę Państwa, bo tutaj nie tylko od danego wieku się te procesy pojawiają związane ze starzeniem się organizmu, bo według psychologów klinicznych nasze starzenie się zaczyna się od 21 roku życia. Już wtedy pierwsze komórki nerwowe w mózgu gdzieś tam zaczynają się coś z nimi złego dziać. Oczywiście do tego starzenia bardzo istotną kwestią jest na pewno to, jak my żyjemy. Co jest najważniejsze w tej takiej aktywności dziennej człowieka? No na pewno ruch, prawda? To jest szalenie ważne, żeby jednak gdzieś ten ruch się u nas pojawiał. Kolejna rzecz. Obowiązki. Odżywianie, obowiązki, ale też żeby nie było ich za dużo, tak? Jeżeli jest ten wyścig umiejętności, tak zwany wyścig szczurów, może być z tym coraz gorzej, tak? Wtedy nie dochodzi do tego, że człowiek odpoczywa, że człowiek ma czas na zbilansowaną dietę, tak? Żeby się po prostu sobą też zająć się profilaktyką. Jak najbardziej. Ta starość jest, ale nie do końca ona może mieć takie złe elementy, jak nam się wydaje na początku.
Oczywiście są pewne badania, które mówią o tym, że, no, że nie jest najlepiej, czy w Polsce, czy w ogóle u osób starszych, ale znowu drugie to pięknie kompensują, ponieważ mówią, że właśnie aż tak źle to nie jest. Tak. Właśnie plan spotkania będzie dotyczył tego, dlaczego warto działać. Chciałabym przedstawić kilka słów o demografii, ale też o stresie, bo ten stres ma duży wpływ na starzenie się organizmu. Chciałabym powiedzieć troszkę o osobowości dojrzałej i dlaczego ten czas nam tak szybko uciekł. Drodzy Państwo, szczerze mówiąc, Państwo macie niesamowitą siłę, jeżeli chodzi o przekaz, jeżeli chodzi o aktywność, ze względu na to, że macie po prostu więcej czasu, tak względnie, niż wcześniej. Wcale, no tak, to tym lepiej, dlatego też powiem, dlaczego warto być zajętym. Dobrze. Jeżeli chodzi o starość, starość niesie ze sobą wiele różnych możliwości, ponieważ to nie tylko ten czas, kiedy należy się zajmować, nie wiem, domem czy wnukami, ale też jest to czas, kiedy my możemy zrobić coś dla siebie. I tutaj wchodzą na przykład te niesamowite rzeczy związane z wolontariatem, wynikające z tego, że można spędzić ze sobą świetnie czas w gronie osób, które się zna, które się dopiero poznaje, bo na pewno po coś tu Państwo jesteście dzisiaj. Dlaczego tu jesteście dzisiaj? Dlaczego przyszliście? Posłuchać, zobaczyć, z ludźmi zobaczyć. W ciągu sekundy powiedzieliście Państwo co najmniej kilka niesamowitych rzeczy. Po pierwsze, żeby posłuchać, żeby zobaczyć coś nowego. Jeszcze mnie Państwo nie widzieli, no to trzeba pooglądać też, nie? Trzeba coś tam posłuchać, może coś powie głupiego, a może fajnego. No to też trzeba wyciągnąć z tego wnioski. Ale ta kwestia samotności, to jest niesamowite. Co się dzieje w Wielkiej Brytanii? W Wielkiej Brytanii pięknie wszystko, tak? Niby wiemy, że ten funt kosztuje z dzisiejszych informacji 5 zł na polskie, tak? Więc wow, ale im się powodzi. Ale ministerstwa wprowadzają tak zwane Ministerstwo Samotności, gdzie tam będą prowadzone różnego rodzaju jakby profilaktyka, działania z redukcją szkód, ponieważ bardzo dużo osób tam nie zakłada rodzin w ogóle, albo jest totalnie samotnych. A samotność bardzo często doprowadza do negatywnych rzeczy, w tym do samobójstw. Tak? Samobójstwa są tak bardzo powszechne ostatnimi czasy, że jest to wręcz przerażające. W Polsce w 2018 roku to było ponad 6 tysięcy osób w Polsce. To jest piękne, małe miasteczko w Polsce, nawet nie takie małe, bo 6 tysięcy, to sobie wyobraźmy, ile to jest ludzi w samochodach, tak? Ile to jest ludzi w autobusach nawet, to jest naście, kilkadziesiąt, tak? Za cały czas. I tak jest co roku, tylko pamiętajmy, że to, co nam powie Komenda Główna Policji i to, co nam powie Główny Urząd Statystyczny, to są tak zwane dane białe. Białe, to znaczy takie, że mamy ewidentnie, tak, samobójstwo, tak, czy ewidentnie jakieś tam zachowanie takie autodestrukcyjne, ale co z innymi, tak, kiedy na przykład nie mamy powiedziane, czy to na pewno było to, czy może to było coś zupełnie innego, więc tu są te dane też takie nie do końca pewne. Jak tutaj napisałam, emerytura wiąże się z wieloma zmianami. Bardzo często jest to taki czas, gdzie nie wiadomo, co ze sobą zrobić. Niektórzy nie są przygotowani na ten jakby model, tak? Nie wstawania do pracy, nie pójścia w dane miejsce. Ale drodzy Państwo, jeżeli ktoś ma taki brak czegoś, taki brak sprawczości, to tak jak my tutaj z tej fundacji przychodzimy i mówimy, że to nie musi tak być. Nie musi tak być absolutnie. Senior absolutnie nie musi siedzieć w domu i zastanawiać się nad, nie wiem, jaki serial dzisiaj obejrzy, tak? Lub jaką audycję w radio dzisiaj usłyszy, tylko po prostu może wyjść, może do nas przyjść, może się skonsultować. Tak jak tutaj ja się powiedziała, są pewne godziny, ale też
Fundacja działa tak, że na pewno przyjmie każdego, kto przyjdzie z jakimś pomysłem. Przyjmie każdego, kto będzie się chciał, z tego co wiem, można się uczyć jakby obsługi komputerów, można się uczyć języka, więc tego naprawdę jest sporo, tylko wystarczy chęci, tak? Wiemy, gdzie jest krakowskie przedmieście. Centrum, jakiego nie można sobie innego wymarzyć. Wszędzie blisko przystanków mnóstwo, więc można się zawsze nad tym pochylić i zastanowić. Poza tym pamiętajcie, że jeżeli my nie zgłosimy czegoś, że nam się coś nie podoba, jeżeli my się tym nie zainteresujemy, to kto ma wiedzieć, że nam się coś nie podoba? Powiemy sąsiadce, no i co ona? No powie, no masz rację, Józiu, tak? No i koniec, tak? Co z tym? Nic. To, co zostaje między nami, tylko w takiej rozmowie, zostaje tylko między nami. Można zrobić z tym coś więcej i to na pewno może pomóc. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Chodzicie do sklepów, jestem pewna. Chodzicie do Leclerca, do Biedronki, gdzie chodzicie? Gdzie się da? Nie, ale gdzie najbliżej? Gdzie najbliżej? No i zobacz. Gdzie tanie, gdzie promocje? Gdzie promocje, nie, gdzie można. Gdzie są obniżki? O właśnie. Ja też z tego korzystam, bo uważam, że jak mam jogurt do kupienia dzisiaj w cenie niższej, można ochronić środowisko trochę, bo i tak został wyprodukowany, i tak musiało na niego jakieś tam koszty, jakieś materiały pójść, więc dlaczego z tego nie skorzystać? Tak, oczywiście. Ale drodzy Państwo, chodzi mi tutaj o to, że mamy ten sklep. Czy bierzecie ze sobą woreczki? Nie. Mamy ze sobą, tak? Tak? No właśnie, oby każdy miał ze sobą ten woreczek. Ponieważ, dlaczego to jest takie istotne i dlaczego ja o tym mówię jako w kontekście aktywności, aktywizacji? Ponieważ jeżeli my wszyscy będziemy uważać, że wezmę ten woreczek, a może a raz, że zaoszczędzę tą złotówkę czy 50 groszy, a dwa, no po co mi tych worków tyle w domu, tak? Po co mi to? I zobaczmy, bardzo często młodzież uważa, że przecież i tak to nie ma wpływu na środowisko, to czy ja wezmę ten woreczek, czy nie wezmę. A to jest właśnie straszna nieprawda. Wyobraźmy sobie teraz, ile jest milionów ton w naszych oceanach, w naszych wodach, różnego rodzaju rzeczy. Zobaczmy, gdyby każdy wcześniej, tak, bo to już tyle pokoleń wrzucało tą szczoteczkę, to zupełnie by inaczej wyglądało w tym momencie nasze środowisko. Ale to też związane jest z takimi różnymi kwestiami związanymi w ogóle z psychologią. Tak? Jeżeli ktoś, działanie grupy, tak, działanie jednostki, to jest szalenie ważne, ponieważ jeżeli my nie zaczniemy dbać o nasze środowisko lokalne, o nasze działalności związane z lokalnym, no czymkolwiek, tak? No dlaczego na przykład teraz nie rzucamy papierków na dywan? Bo wiemy, gdzie jest kosz na świecie. Wiemy, gdzie jest kosz. A dlaczego nie ładnie by było, gdybym zaczęła rzucać tu wszystko, co mam zbędne w torebce? To bym się przewróciła przez niego. Na przykład, nie? Ale to wiemy, że to jest takie zachowanie niestosowne, prawda? My to wiemy. Bardzo. No to jak to zrobić, jak to wytłumaczyć ludziom, którzy zostawiają opony, jakieś straszne substancje w lasach? Nie wszystkich się da wychować. A jak wytłumaczyć matce z dzieckiem, która rzuca dziecko rzuca skórę z banana? Właśnie, to jest właśnie to wychowanie takie troszkę inne, ale słuchajcie, jeżeli my przejdziemy obok takiej sytuacji, może powiem na swoim przykładzie, żeby tam nie zaczynać od Państwa, psy. Wiemy, co z tymi psami, prawda? No i co? Gdybym ja przed swoim blokiem nie zwracała uwagi ludziom, którzy tego pieska mają i śliczny piesek, ja uwielbiam pieski, przy czym ja mieszkam na wsi i mam te psy na wsi, tak? To jest troszkę inna sytuacja. A jeżeli taki piesek, no musi się załatwić chociaż raz dziennie, no nie ma innej biologii. Jeżeli my nie będziemy zwracać na to uwagi, to co? To będzie tragedia, będzie jeszcze gorzej. Oczywiście możemy się spotkać z wieloma rzeczami brzydkimi w naszą stronę, tak, że się komuś coś nie podoba, ale jeżeli my tego nie będziemy robić, to znowu tak jak z tymi foliami, znowu nie będzie tej aktywności, nie będzie tej aktywizacji. Ale tutaj naprawdę można się pięknie zaangażować. Jeżeli macie naprawdę godzinkę czasu w tygodniu, można zrobić niesamowite rzeczy. I to nie tylko dla siebie, tak? Bo dla siebie to może tak nie cieszy aż tak.
ale dla innych. Dla innych, którzy może mają podobne sugestie, podobne pomysły, ale gdzieś ich nie mają takiej możliwości i chęci do tego, żeby coś z tym zrobić. Najbardziej ważne jest to, żeby aktywność była właśnie w tym życiu społecznym. To znaczy, tak jak jesteśmy tutaj Państwo, dzięki temu, że jesteście tutaj, to co? To co się dzieje z Wami? Spokojnie siedzimy z ludźmi, rozmawiamy. Jesteście z ludźmi, coś słuchacie, coś być może robimy. Na zajęcia chodzicie. Ciekawych rzeczy się człowiek dowie, nie? Czy w domu jesteście w stanie to zrobić, to samo wszystko, co tutaj? Nie. Absolutnie, nie? Bo raz, że nie ma motywacji, to jest właśnie, to jest ten klucz. Nie ma motywacji, nie chce mi się, tak? Dla kogo, nie? Jak jestem sama w domu, to po co mi tutaj? A jak się ubierać? Po co się ubierać? To co zostaje cały dzień w piżamie, nie? Dokładnie, zawsze znajdzie się motywacja. W grupie to człowiek się i ubierze, nie? I czesze się trochę i się może tam sobie jakieś ładnie dobierze, a to koraliki, a to coś tam. Zawsze coś tam znajdzie motywację do tego, nie? W domu, no to jak w domu. Ale zdradzę Wam sekret. Amerykańscy psychologowie odkryli to, że jeżeli ma się pieska w domu, to się nie choruje na serce. A dlaczego? No właśnie. Pani tutaj może ma doświadczenia z tym związane, ale miała Pani. No właśnie. O to chodzi. Piesek nie ma, że się nie chce. Tylko piesek zacznie drapać, zacznie szczekać, zacznie robić inne rzeczy. No albo najgorsze, zrobi to, co nie powinien w domu, nie? Więc motywację mamy. Czy taką, czy owaką, zawsze ta motywacja się znajdzie. Drodzy Państwo, no to jest to niesamowite, tak? Żeby po prostu o tym pamiętać i wiedzieć, że to może być po prostu ważne i istotne. Dobrze. Chciałabym, o ile nam to pójdzie, ale to nawet po prostu tak posłuchamy bez dźwięku. Zobaczymy, czy mi to... Włóż szczoteczkę. Chciałam coś Państwu pokazać. Dobrze. Chciałam Państwa zaprosić na dosłownie dwie minutki czegoś. Dobrze? Mam nadzieję, że to widać. Widać? Nie? Dobrze, to zapraszam Was na ten krótki seans. Siebie zapraszam.
drodzy Państwo. Króciutkie, 2 minuty, ale widzę na twarzach, jest tutaj, coś się wydarzyło. A teraz chciałabym się zapytać, co tu się stało, tak króciutko to analizując. Zobaczmy, jest tutaj pan. Samolubny. Jakiś taki samolubny. Co się z jego rękoma działo w ogóle? Ale zobaczmy, czy jakby złapanie tego balonika to jest trudne, czy nie? No jest. Jakbym była taka wysoka jak ten pan, to myślę, że spokojnie bym chętnie jeszcze temu dziecku pomogła. A tutaj, ten wózek się gdzieś stoczył, no i co, tak trudno jest go zatrzymać, czy nie? Wystarczy tą nogę podstawić, dokładnie, nie ma tutaj jakiejś tragedii zupełnie, tak? Po prostu złapać. Oczywiście, więc tutaj nie ma znowu tego. Temu panu, jak ten pan nie pomógł, to trochę więcej narobił kłopotów, prawda? Bo leciał, pewnie leciał, bo to widać, że jakaś tam górka. No i widzimy, gdzieś to się tam w końcu zatrzyma. No i tutaj volunteer to znaczy nic innego jak wolontariusz, tak? Zapisz się do nas, to jest też oczywiście jakaś aktywność. Tutaj tam było clean up beach, tak? Tutaj mamy wyczyść plażę, więc czyszczenie plaży, czy to takie trudne, czy nie? Zbieranie się. Znaczy też nie tak złe, nie? No czy, co trzeba mieć? Co trzeba mieć z aktywności? Worek. Chęć. O właśnie, to jest słowo klucz. Po prostu ta chęć. No i zobaczmy. Jest tutaj pan i coś mu się w tym momencie wydarzyło w życiu. Zobaczmy, jak on wygląda. Zadumany, jaki sobie w kieszeni. Tak, jest panem świata, tylko nie do końca. Pani staruszka złapała go za rękę i nie ma przeprosz. Masz mnie przeprowadzić przez ulicę, koniec. No i nagle mu się coś wydarzyło, ponieważ ten, no tutaj mamy te nasze światło, które znamy, trochę w tych krajach to wygląda inaczej, ale no generalnie trafił się tak zwany wariat drogowy, nie? Niestety to jest też pirat, wariat, to tak oczywiście nie pejoratywnie co do osób zaburzonych psychicznie, nie? Ale trudno inaczej nazwać osobę, która na przykład w terenie zabudowanym jedzie 150 na godzinę, nie? To jest też, no, bardzo ważna rzecz. No i on nagle tu uruchomił swoją rękę. Czy to było coś trudnego? Czy on w ogóle, ta ręka by mu pomogła w tej sytuacji? No, absolutnie. Ale mimo wszystko, zobaczcie, ten pan w końcu zauważył, że może się coś w jego życiu zmienić. Oprócz tego, że ma wspaniały dom, tak, widzimy, że to jakieś centrum niesamowite, ale w końcu on sobie zobaczył, że jednak ta ręka być może jakieś ma znaczenie jednak, tak? Że może się do czegoś przydać, oczywiście. No i nagle takie złapanie balonika nie staje się dla niego dużym problemem. Czy zapisanie się do wolontariatu, czy pobawienie się z dziećmi, tak? To też przecież tak naprawdę to jest chwila, moment, tak? Żeby się w tym jakby sprawdzić. I w końcu widzi, co tutaj się dzieje i dlaczego to jest takie ważne i dlaczego pokazuje w ogóle ten filmik. A no ten pan, wydaje mi się, proszę, zmienił się oczywiście, ale on tutaj zobaczył osobę, która być może jest taka sama jak on. Albo była, tak, jak był, taki sam jak ten pan. To jest bardzo istotne, oczywiście tutaj takie wpada na pomysł, żeby udawać na chwilę osobę, która nie widzi, tak? To też to jest takie z przymrużeniem oka, tak? Ale w niektórych sytuacjach, powiedzmy, kłamstwo tutaj usprawiedliwimy to na poczet tego filmiku, prawda? Żeby to było takie humorystyczne. Zobaczmy, 2 minuty. 2 minuty, tak? Ale naprawdę mogą pokazać coś bardzo wartościowego. I, tak? Zgadzacie się? Coś fajnego, jakaś taka fajna historyjka, prawda? Jeżeli chodzi o badania co do w ogóle coś kwestii... Nauczyło. Proszę? I kogoś coś nauczyło. Tak, oczywiście i kogoś coś nauczyło, bo to nie wychodzi tak po prostu, nie? Tutaj bardzo często oczywiście osoby starsze są pokazywane jako takie, które te fizyczne różne dolegliwości mają. Oczywiście nie będziemy się z tym spierać, bo im człowiek starszy, tym ma jednak więcej różnych trudności natury fizjologicznej po prostu, tak?
I tutaj musimy o tym pamiętać, ale pamiętajmy, że tutaj mamy tą listę co najmniej kilkunastu różnych dziwnych takich rzeczy, tak? Jak bóle głowy, jak zaparcia, krwawienie z nosa, gwałtowne skoki ciśnienia. No nie wszyscy będziemy mieć to wszystko w tym samym momencie. Więc niektóre rzeczy mogą być po prostu przekłamane, nawet w tych mediach społecznościowych. Bardzo często się mówi o tym, że na przykład osoby starsze nie znają w ogóle języków, tak? Więc w czym one mogłyby pomóc? To jest oczywiście też przekłamanie rzeczywistości, no ale gdzieś tam się to pojawia. Ale pamiętajcie, że właśnie w takich fundacjach, jak ta fundacja, z której my przychodzimy, czyli Fundacja Wolności, nie ma czegoś takiego. Zawsze będziecie Państwo niesamowitymi ekspertami, zawsze będziecie mile widziani w każdym aspekcie i zawsze Wasze słowo, Wasze komentarze będą jak najbardziej docenione. Czy będą one zrealizowane, no to nie zawsze mówimy, tak, że uda się, ale zawsze będziemy mieć to na uwadze. Poza tym im więcej jest głosów, tym więcej jest różnych rzeczy, z którymi można pójść do władzy, tak? Nie zostawiajmy tego po prostu w czterech ścianach swojego mieszkania, bo to za bardzo nic to nie da, tak? Ale zawsze gdzieś pójście z tym dalej może do czegoś doprowadzić. Pamiętajmy, że ten stres też wpływa na to, że my nie chcemy się w niektóre rzeczy angażować. Stres generalnie jest związany z bardzo wieloma rzeczami. Prowadzi do strasznych chorób, w tym u osób młodych. To jest naprawdę przerażające, bo osoby naprawdę przed 40 niestety umierają, ponieważ to serce nie wytrzymuje tego tempa. Ale przede wszystkim, co można zrobić, żeby sobie z tym stresem poradzić? Bo wy też macie dużo stresu. Jestem pewna tego. Jak sobie radzicie? Rozmawiać z drugą osobą. Znowu, tak? Społeczne. Znowu wchodzimy w ten kontekst. Co jeszcze? Muzyki słuchać. Muzyki, tak? Jeżeli mi jest źle, jeżeli chciałabym się odstresować, jak najbardziej muzyka zawsze będzie działała, tak? Oczywiście na zależności od nastroju, ale lepsze to niż słuchanie ciszy, tak? I swoich jakichś tam negatywnych przemyśleń, nie? Które nie do końca zawsze muszą być adekwatne do sytuacji, a mogą nawet powodować jeszcze gorsze rzeczy. Co jeszcze? Aktywność fizyczna, wyjście na spacer, no nie wiem, co lubimy, tak? Przejście. Do koleżanki pójść. Oczywiście, jeżeli mamy taką możliwość, to jest zawsze lepsza alternatywa niż siąść w domu. Jeżeli mamy jakieś trudności, na przykład tak jak tutaj Asia powiedziała, są te porady prawne. Tyle jest różnych strasznych rzeczy na świecie, związanych naprawdę z wieloma rzeczami, takimi od to tak zwanego na wnuczka, tak, jak są różni oszuści, od pogarszki, które nie do końca tam sprzedają w sposób jakby adekwatny, tak, czy jakieś usługi telefoniczne. To my jesteśmy po to, żeby też Państwu coś doradzić, bo czasem człowiek nie jest w stanie sobie samodzielnie znaleźć odpowiedzi na dane pytanie. A zawsze ktoś, kto skończył to prawo, kto ma jakąś wiedzę na dany temat, zawsze jest ekspertem, tak? Albo jak nie wie, to się zapyta kolegi, który się akurat tym działem prawnym zajmuje. To jest właśnie ta synergia. Synergia to jest raz, że szukanie tych wspólnych pomysłów, a dwa, szukanie też rozwiązań na zewnątrz. To jest podstawa. No dobrze. A teraz sobie przypomnimy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te rzeczy związane na przykład z czasem. Jak my teraz widzimy nasz czas? Czy ten czas leci szybko, czy raczej nie szybko? Czy on się na... Szybko. Bardzo szybko, tak? No właśnie. A dlaczego to się tak dzieje? Przypomnijmy sobie teraz pierwszą jazdę samochodem. Pamiętamy? Pani nie? Nie trudno sobie przypomnieć. Trudno? Pierwszą? No dobra. A jakiś trudny egzamin? Pierwszy, co decydował o waszym losie dalszym. Pamiętamy go? Chociaż troszkę. Pamiętamy. Jakbyśmy się bardzo skupili, to myślę, żebyście jeszcze sobie pamiętali, z kim byliśmy tam, kto nas zawiózł, albo czym musieliśmy jechać. Ja tak na przykład pamiętam maturę, tak? Pamiętam, że mama mnie zawiozła, tak? No i to zawsze chyba będę pamiętać. No dobra, przypomnijmy sobie pierwszy pocałunek. Kiedy to było? Ale no dobra. Ale widzę, że coś tam się wydarzyło, słuchajcie, więc gdzieś tam coś pamiętamy, prawda?
przypomnijmy sobie, nie wiem, zakup pierwszego samochodu albo pierwszego, no nie wiem, roweru, tak? Bo to różne są, są te wspomnienia. Pamiętamy go? Magnetofonu. Pani też pamięta coś swojego takiego? Wszystko. Jeszcze wszystko. To pierwsze, nie? Pytam, dlaczego pytam o takie rzeczy, te pierwsze, ten pocałunek, dlaczego tak zapamiętujemy tą jazdę samochodem, bo to jest klucz procesów poznawczych. Drodzy Państwo, takie coś, jak na przykład uczenie się pierwszy raz jazdy samochodem, zostanie nam do końca świata. Zawsze będziemy to pamiętać. Dlaczego? Po pierwsze, była to sytuacja całkiem dla nas nowa. Ekscytująca na pewno, bo to coś zupełnie nowego, to już nie rower, nie hulajnoga, nie wrotki i tak dalej, tylko to już jest taka poważna maszyna, tak, którą można kierować. Związane jest to z takim prestiżem społecznym, tak, bo ja mogę już zacząć jeździć, mogę kogoś wozić i możemy to pozwolić, nie wiem, realizować się lepiej w danej pracy, tak, której to jest potrzebne. My to zawsze zapamiętamy, ponieważ wtedy nasz mózg do tego potrzebował wielu bodźców. To znaczy, ja musiałam dokładnie wiedzieć, kiedy na przykład skręcić, kiedy wcisnąć gaz, kiedy najważniejsze hamulec, nie? Bo to też jest najbardziej chyba istotne w takich sytuacjach. Ale przecież jakie jest skomplikowane jest to, żeby wcisnąć co? Sprzęgło i bieg. I bieg jeszcze. I który to jest ten bieg, żeby dobrze poszło? A drogowskaz, no właśnie, kolejne rzeczy związane właśnie z tymi rzeczami, to uwaga, co to jest? Znaki drogowe. Jest, a co to znaczy? Uwaga, świetnie, uwaga, może tu być jakieś zagrożenie. Pamiętajmy też, że my jako ludzie możemy zawsze być o takimi ludźmi. Samochód. Ale możemy być. Teraz maluch nam się kojarzy z czym? Stare czasy. Stare czasy, nie? No właśnie, to jest też bardzo istotne, ale nie musimy być zawsze tymi starymi czasami, bo ja uważam, patrząc na Was, na Państwa, że tutaj jesteście ze mną i tak pięknie słuchacie, tak się angażujecie, to ja uważam, że Wy jesteście o właśnie tym. Uwaga. Porsche jak nic. Słuchajcie, Porsche, żebym tam nie przekręciła, ale to... Rodowiczowa Porsche miała. Tak, no dobrze. To tak bardziej jako symbol pewien, tak? Bo tutaj naprawdę... Prestiż też oczywiście, ale chodzi mi bardziej o tą szybkość, tak? O to, że często osoby starsze są traktowane właśnie w ten sposób. O, właśnie w ten, ale po mojej setce godzin z uczniami, czy to w podstawówce, czy to w liceum, też w jakimś okresie swojego życia byłam pedagogiem szkolnym, to ja te dzieci widzę niektóre tak, one nie zrobią, one nie chcą, one się boją, one nie umieją, one nie będą się angażować, bo po co, a co mi to da? To jest to pokolenie, kiedy na przykład ja się pytam rodziców o motywację dzieci do tego, żeby one się uczyły. I wtedy rodzic przychodzi mi, no jak to, jak, no dlaczego się pani pyta? No to ja mówię, no jestem pedagogiem, tak bym chciała wiedzieć, nie, co to dziecko motywuje i jak ja mam z nim pracować w trudnych sytuacjach dla niego. Oni mówią, no tak, no droga pani, no za szóstkę 6 zł, za piątkę 5 zł, za czwórkę 4, a za trójkę oddaję 3. Sobie myślę, no to ładnie. Motywacja jest, bo to jest jakby kwestia motywacji zewnętrznej, tak? Że po prostu dostanę kasę, no to chcę mi się uczyć, bo sobie uzbieram na coś. Tylko to nie do końca o to, tak mi się wydaje, chodzi. Jeżeli chodzi o ten czas, kończąc już tą myśl, to my pamiętamy te rzeczy, które robiliśmy kiedyś w sposób taki nowy, co angażowało nas całych. Pamiętajmy, jak wtedy zaczynaliśmy jeździć. Wyjeżdżaliśmy na drogę. Przecież nasz wzrok, nasz słuch, nasza percepcja była wszędzie. Prawda? Widziałam wszystko. Wszystko dokładnie, żeby tam jeszcze w ogóle na testach prawo jazdy, tak? To musiałam wszystko już wiedzieć, żeby na pewno zdać. A później... Ale to raz. Ale zobaczmy, jak znowu zapalamy samochód. To czy my się tak nad wszystkim zastanawiamy? Czy raczej robimy to rutynowo, robimy to, bo po prostu się to dzieje.
Moim zdaniem i tak też procesy poznawcze działają, że dochodzi do tak zwanej automatyzacji. Już nie myślę, że ja mam wcisnąć ten pedał, że mam zrobić to, czy tam, czy zapalić światło, tylko ja po prostu to robię i jadę gdzieś tam po zakupy, tak? To jest jakby taka dla mnie nieważna kwestia. Bardzo istotne jest to na przykład, że pojawia się tak zwana nawet amnezja autostradowa. To znaczy, kiedy na przykład jadę z Lublina do Krakowa, to ja nie wiem, co się działo dookoła. Ja to w ogóle to jest dla mnie nieistotne. Wtedy się obudzę, kiedy coś się dzieje na drodze, tak? Zobaczę jakiegoś dzikiego zwierzaka, czy zobaczę jakiegoś innego kierowcę, który nie do końca się na tej drodze powinien znaleźć, tak? Bo szybkość, bo brawura i tak dalej. Ale to jest dla mnie nie takie istotne. Zapamiętacie na pewno pierwszy pocałunek, pierwsze zakupy, pierwsze coś dla was ważnego, ale później to wszystko się dzieje takie rutynowe. Takie proste, takie coś, co nie zmienia mojego jakby życia, tak? To jest właśnie ten problem. Jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne Polaków, jeżeli chodzi o badania GUS, to nie, tutaj akurat CEBUS. Tutaj generalnie w Polsce, jeżeli chodzi o życie takie psychiczne, nie do końca jest dobrze w Polsce z tym, tak? Bardzo często pojawia się ta depresja, bardzo często się pojawiają myśli negatywistyczne i zobaczmy, co tutaj ludzie bardzo często mówią. A na przykład mówią o tym, że jest brak pracy, że jest bezrobocie, że jest bieda, że jest kryzys rodzinny i wiele, wiele innych rzeczy, które się oczywiście mogą pojawić. Ale też pamiętajmy, że było zadane takie pytanie, czy warunki życia w Polsce są szkodliwe dla zdrowia psychicznego? I uwaga, aż 47% odpowiedziało, że tak, że są, to jest zagrożenie życia w Polsce. Psychicznego. Zdecydowanie tak odpowiada 23%, tak? Więc tutaj chodzi na przykład o to, że jakie są kolejki do psychologów, tak? Jakie są do lekarzy w ogóle, tak? Żeby się dostać, to teraz są takie w internecie, takie pojawiają się śmieszno, ale też tragiczne doniesienia, tak? Że jedna osoba, która idzie, nie wiem, chce sobie zrobić operację na kolano, musi czekać 4 lata, tak? Bo takie są. A ma 99. A ma 99 na przykład, nie? I zobaczmy, jak to jest zrobione. Więc taka osoba będzie chciała się zaangażować w takie czekanie 4 lata, skoro ona nie może chodzić już teraz. To sobie wyobraźmy, z czym my się w ogóle spotykamy. Oczywiście pamiętajmy, że niektóre rzeczy pojawiają się nie do końca adekwatnie, tak? Bo zawsze powinniśmy się zajmować takimi rzeczami, które są mocne. W czym jesteśmy dobrzy, a nie w czym nie jesteśmy dobrzy. To jest podstawa w ogóle i marketingu, i rozumienia siebie, tak? Pojmowania siebie. Tutaj mamy tą samoocenę, tu mamy poczucie sprawczości, tu mamy to, że jesteśmy wartościowymi osobami, niezależnie co mamy, niezależnie jak jesteśmy ubrani, niezależnie czy mamy o takie coś, czym jeździmy. To nie jest w ogóle istotne. Najważniejsze jest to, jak my się z tym czujemy i jakie my mamy zasoby, żeby sobie radzić na przykład z naszymi niepowodzeniami albo z tym, co się dzieje u nas złego. Pamiętajmy też, że tak jak w Lublinie, tak i w innych miastach, ale u nas to jest bardzo często popularne, możemy pójść za darmo na koncerty, możemy pójść za darmo do kina, możemy pójść za darmo i zobaczyć jakiś performance, możemy pójść na tak zwaną noc kultury, prawda, gdzie się dzieje wszystko. Noc muzeum, tak jak pani też mówi, też możemy pójść i nie płacić, mamy te zniżki. Ale jeżeli coś nam się nie podoba, jeżeli byśmy chcieli coś zwiększyć, gdzieś tam w jakimś aspekcie coś polepszyć, to też nie zostawiamy tych pomysłów w głowie, bo to jest ta aktywność. Te pomysły w głowie to tak jak u najlepszego pisarza, te teksty, które zostają w szufladzie. I co z tymi tekstami w szufladzie? Po śmierci ktoś znajdzie. Albo nie znajdzie. Ale może znaleźć, prawda? No tak, ale to one później są oczywiście bestsellerami i tak dalej, przy czym one za życia tego artysty nic nie dają, tak? Więc tu jest takie umęczenie się na świecie, a nie do końca ma to wydźwięk taki pozytywny. Zobaczmy Van Gogha.
Proszę? Rodzina będzie zawodowa. A rodzina na pewno, ale już nie do końca ten sam autor, prawda? No właśnie, tutaj musimy się zastanowić, co my chcemy, tak? Pamiętajmy też, że starość oznacza niesamowite bogactwo narodowe. To znaczy w każdej kwestii społecznej osoby dorosłe powinny być gdzieś tam pytane. Powinna być ta konsultacja, powinno być słuchanie tych, którzy na przykład, nie wiem, od tylu lat mieszkają w Lublinie. To my byśmy też trochę już powiedzieli o tym, tak, jak wygląda ta sytuacja na przykład na Placu Wolności. Że w zimie bałwan, a w lecie kałuża, tak, roztopiona. Zobaczmy, jak to wygląda. Ja oczywiście rozumiem, że jest coraz więcej samochodów, coraz więcej różnych takich rzeczy, które nie do końca możemy sobie z tym poradzić. Ale jeżeli my w ogóle nie będziemy z tym sobie nic robić, to tak samo będzie jak z tymi oceanami, tak? Czyli nigdy nie będzie czegoś takiego jak poprawa. Zobaczmy, jeżeli chodzi o te struktury, tak? Tutaj mamy bardzo istotny 2002, to zupełnie inaczej wygląda, a tutaj mamy w tej stronie 30. Zobaczmy, jak to wygląda, tak? Coraz mniej osób młodych, coraz więcej osób starszych. To jest ta demografia, która jest naprawdę trudna. Pamiętajmy też, że z badań różnego rodzaju wynika, w tym amerykańskich, że naprawdę długość życia się wydłuża, tak? To już nie jest tak jak w Afryce w 1700 roku, tak? Że tam było do, nie wiem, do 20 lat przeżycie, tak? Teraz już jest na przykład 56. Tak samo w Europie, zupełnie. Proszę? Indie, tak, oczywiście, zobaczmy, cały czas Japonia, cały czas się to zmienia, ale też pamiętajmy, z jakimi innymi problemami się tutaj zmagamy. Zobaczmy, obecnie żyje na świecie 600 milionów ludzi w wieku 60+. To wyobraźmy sobie, jakie to są niesamowite statystyki. Od 1995 roku co miesiąc przybywa 1 milion osób w tym wieku. W wieku 60+. Zobaczmy, ile osób. Liczba ludzi starszych w roku 2020, czyli już za rok statystycznie, tak? Za rok, czyli za nawet 20 kilka dni, do 1 miliarda. A w roku 2030 co trzeci Europejczyk będzie miał powyżej 60 lat. Zobaczmy. Jeżeli my z tym nic nie zrobimy, będzie niestety coraz gorzej. Teraz istnieją takie pokolenia, one się nazywają pokoleniem kanapkowym. Wiemy, jak wygląda kanapka, nie? Jest chlebek, coś tam w środku i chlebek na górze. No właśnie, to tym czymś, tym kotletem powiedzmy w środku są osoby w wieku 30-40 lat. A co z tymi kanapkami? No właśnie, jedną kanapką tą na dole są rodzice tej osoby, a na górze tej kanapki są dzieci. Ta osoba, która jest tak zwanym kotletem, to co ma? Ma pracę, ma opiekować się swoimi dziećmi, które są w wieku szkolnym, więc ma roboty tyle, ma kredyt, ma mieszkanie, ma męża zazwyczaj, tak? No ale właśnie tutaj... Małe dzieci, ale też ma coraz bardziej starszych rodziców. Zobaczmy, jak ta osoba ma sobie poradzić, skoro ona jest w takim strasznym ścisku, tak? Z jednej strony nacisk tutaj, ale z drugiej strony nacisk ze strony dzieci, tak? Które przecież niesamowicie dużo czasu potrzebują i wymagają od każdego rodzica, tak? To jest niesamowicie trudne zadanie, a w Polsce jak wygląda opieka nad małymi, ale też nad starszymi osobami? Ano jest różnie. Bardzo różnie, ponieważ nawet konsultacje społeczne mówią, jakoś się to wszystko ułoży, jakoś to będzie. Ale jest coraz mniej takich instytucjonalnych rzeczy. Jeszcze, drogie panie, dosłownie 3 minuty dla mnie i już was puszczam przed, tak? Słuchajcie, dobrze, tak już podsumowując. Pamiętajmy, że najważniejszymi rzeczami, które chciałabym, żebyście zapamiętali, to jest ten czas. Czas. To znaczy, jego nie zatrzymamy, nic z nim nie zrobimy, bo on sobie leci swoim torem. Ale jeżeli my będziemy mieć cały czas takie same i podobne rzeczy, które realizujemy,
ten czas będzie nam jeszcze szybciej uciekał. Więc co warto robić? I na tym chciałabym zakończyć dzisiejsze spotkanie. Takie najważniejsze słowa klucze. Przede wszystkim najistotniejsze jest to, punkt pierwszy, realizować nowe rzeczy. Takie, co jeszcze wcześniej tego nie robiliśmy. Odważyć się, żeby daną rzecz zrobić. Odważyć się, żeby wyjść spoza tego schematu i zrobić coś naprawdę niesamowitego. Kolejne rzeczy to być zajętym, być ciągle zajętym. To znaczy, ja nie mam takiego dnia, że mogę sobie spędzić w piżamie, tak jak pani mówiła, nie? Nie, no trzeba się ubrać, trzeba wyjść do ludzi, więc i trzeba się jakoś tam do tych ludzi dostosować. Kolejna rzecz to planować aktywności. Planujemy coś. Nie mówimy, co będzie, to będzie, tylko my jesteśmy panem swojego losu. My, jeżeli nie mamy pomysłu na siebie, to nikt takiego pomysłu na nas nie będzie miał. To my mamy być tą osobą, która ma ten power, tak? Ma tą moc, ma tą chęć do działania. Kolejne rzeczy to wybierać towarzystwo niż telewizor, nie? Bo to jest chyba takie najbardziej istotne. Złodziej czasu, nie? Zupełnie niepotrzebny. Zobaczmy, ile tu bodźców mamy. A zobaczcie, my jak na przykład te seriale, czy te filmy różnego rodzaju, jakie w nas emocje wywołują często, tak? Zupełnie niepotrzebne. Kolejna rzecz, kontaktować się z ludźmi, tak jak pani też mówiła, wyjść do koleżanki, wyjść do znajomego, przyjść tutaj, tak? To jest zawsze inna aktywność. Ale też szukać ogłoszeń, czyli jakichś różnych dziwnych rzeczy nawet. Pójść do tego darmowego kina, pójść na ten darmowy performance jakiś, tak? Coś usłyszeć, zobaczyć, posłuchać. Ale też prowadzić działalność wolontariacką, jeżeli jest taka możliwość. To jest naprawdę szalenie ważna rzecz, jeżeli możemy drugiej osobie poświęcić 3 minuty czasu. To już nie mówię o jakichś niesamowitych rzeczach, ale na przykład, no nie wiem, pogadać z kimś, to już jest wolontariat. To nie trzeba angażować się finansowo, wystarczy zrobić coś dobrego dla kogoś. Kolejna rzecz o aktywizacji, to jest to dzielenie się doświadczeniem. Nie zostawiamy tego dla siebie, bo to nie ma za bardzo sensu i nikt się o tym nie dowie. Jeżeli my komuś powiemy daną rzecz, to on może coś z tym zrobić. I jeszcze ostatnie, już tak na zakończenie, bardzo istotne jest to, żeby korzystać z życia. Nie zamykać się, wychodzić do ludzi. Cieszyć się z tego, co się może wydarzyć każdego dnia, a na pewno nie siedzieć samemu i w samotności w domu. Najgorsze są weekendy. No właśnie. Ale na weekendach w Lublinie jest mnóstwo różnych rzeczy do zrobienia. Szanowni Państwo, szalenie Państwu dziękuję za taką aktywność, za to, że Państwo byliście tutaj ze mną, posłuchaliście i życzę Wam już smacznego. Dziękuję.